Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od Złotówki do Gotówki. I dzisiaj pojedziemy sobie po nowy nabytek, znaczy tak można powiedzieć, ale zresztą co to będzie, to się dowiecie w odcinku. I co, na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę, bardzo was zachęcam do tego. Oraz subika z dzwonem, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Bo do końca lutego lecimy po 600 subów. Co, standardowo 12 łapeczek w górę to się równa kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag zabytek, a ja wam przypnę serduszko. Dlaczego hashtag zabytek, to dowiecie się w późniejszym etapie. Bo będziemy sobie właśnie jechać po ten zabytek. Można tak powiedzieć. Ogólnie też jeszcze wracając do poprzedniego odcinka, bo jak wiecie, no nie było za ciekawie. Nie ma John Deera. No nie ma John Deera, widzowie. Przyjechała ta mafia, znaczy pod przykrywką po prostu kupili tego Ursusa. Przyszli na gospodarstwo John Deera. Nie ma. Nie wiem, gdzie on jest. Będę musiał. Zrobimy sobie też na pewno poszukiwanie tego John Deera, bo tak to nie będzie. I nie wiem, no nie wiem, co o tym sądzić. Na pewno trzeba będzie to chyba zgłosić, że nie ma tego John Deera i że coś takiego w ogóle tutaj miało miejsce. Ale to jest też dziwne, że ogólnie zapłacili mi ci gangsterzy, to cała mafia, że normalnie zapłacili mi za tego Ursusa. Trochę dziwne, no ale no nie ciekawie wam powiem, bo nie wiem, nie mamy John Deera, nie mamy krów teraz nakarmić, będę musiał od kolegi jakiś pewnie ciągnik pożyczyć albo ładowarkę, bo nie mam czym nawet do paszowozu naładować. Jeszcze widzę, patrzcie w ogóle na stan konta, bo przelew ten zaległy za mleko przyszedł. Tak się prezentuje stan konta, naprawdę jest dobrze. Jeszcze też tam pieniądze za 60 są. Nawet nie sądziłem, że aż tyle zarobimy, no ale jest kapitał bardzo duży. I dzisiaj na pewno też będziemy. Trochę zniknie, bo jedziemy sobie coś kupić, ale zobaczycie, co to będzie. Jedziemy sobie jeszcze tutaj od razu do kolegi. Ja tam miałem busa odebrać. Bo nie mam. Bo chciałem do OBM-ki, powiem wam, tylko że ten w BMC tą rzecz, co my będziemy ciągać, to by ten zaczep to nie wytrzymał. Tu chodzi ktoś. Jakby chyba syn. Nikogo nie miało być. Czekajcie, tu zostawi motorek. No, tato? Bo ktoś tu przyjechał, jakiś pan. Boję się. Halo? Jest tu kto? Halo? Nie ma. O, siema, młody. Dzień dobry. Siema. Ja w ten... O, ja nieładny się... kroszyk, ojeju. No ładny, ładny, tylko tutaj nie rób, bo ja przyjechałem... Przyjechać? Nie, no gdzie? Ty w młodzieńcze się na tym zabijesz. Mam 500, a ty? To jest... Dam radę. Nie! Siadaj z tego, ty się zabijesz na tym. Stój, nie jedź tym. Co ty robisz? Ale powoli. Ale... A ty w ogóle umiesz jeździć motorem? Nie, pierwszy raz. No to no uważaj, naprawdę. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie, dobra. Ej. Chyba. Szprychy, znaczy te. Płot się wpakowało. Co pan zrobił? No ja nie zrobiłem. Nie umiem stać, ja przyjechałem po tego. Busa. Ja dzisiaj jadę po nowy ciągnik. Ała. Kurde. Czekaj, ja tym cofnę. Ała. Ja te kluczyki tu zabieram, bo ty tu se krzydle zrobisz. A ojciec jest w domu, czy go nie ma? Nie ma, nie ma, w pracy. No to dobra, ja tu kluczyki zabieram i ja już tu się z nim dogadałem, ja busa biorę i jadę. Nie, pan nie może jechać. No jak nie mogę? Nie pozwolę. No ale ja tu już... O, nawet kluczyki są, myślałem, że gdzieś schowane. Ja tu i... Siadam i jadę. To ja pojadę. Nie, ja pojadę. Ty stój. Ta... No jak się daje gazu? O. Ej, bo... Jak tu biegi się wrzuca? Oj, sobie zaraz busa rozwalisz. Jak tu się biegi wrzuca? Nie, to tyle wybiegów. Puść ten gaz. Stój! Ja nie mogę. Ojciec... Ja nic za to nie odpowiadam. Co pan zrobił? Ja nic nie zrobiłem. Zdjęcie. A ja nagrywam odcinek. Ja to wszystko nagrane. Pan nagrywa? No. O! Gdzie on poszedł? A chyba uciekł. Dobra, widzowie, ja to biorę. I jedziemy, bo to... Takie, powiem wam, że...
No, perełka, akurat to jeszcze na wiosce się znalazł. Troszkę wkładu będziemy musieli tam, znaczy troszkę pieniędzy będziemy musieli tam włożyć, nie? Ale powiem wam, już jak słyszeliście, jak rozmawiam z młodym, on co gdzieś tam jest. Co tam, nie wiem, nie widzę go. Dobra, jedziemy. Właśnie, jak słyszeliście, gadałem z tym młodziakiem, to brałem, znaczy no powiedziałem po prostu, że to jest ciągnik. Jest to po prostu ciągniczek taki zabytkowy. Trochę do wkładu finansowego. Bo z tego co wiem, to nawet nie pali. Trochę części nie ma. Ale dokładnie jeszcze nie sprawdzałem go z bliska, więc sobie pojedziemy. Bo już go, ja go na pewno biorę, nie? Powiem wam, że jak ja to odpicuję, tam jest normalnie 150 kuni za free. Tam za dużo, tam jest chyba w ogłoszeniu, nie wiem, tam było chyba 30 tysięcy. Bodajże. Więc zobaczymy, no na pewno stargujemy się, no bo 30 tysięcy za trupa, który nie jeździ, no to trochę dużo. Znaczy z tego co wiem, to on nie jeździ, ale czy ile tym prawdy, to nie wiem, to się okaże. Ja mam, że jestem normalnie napalony na niego jak komornik na szafę. Normalnie tak jestem zadowolony, że tutaj jeszcze w okolicy się udało znaleźć. Powiem wam, że taki ciągniczek no na pewno by się przydał. Taki też 150 konny, tylko wiecie, zanim my go wyremontujemy. Tylko też właśnie biorę go na okres zimowy. Żeby go tu, znaczy taki jesienno-zimowy, żeby właśnie mi prac jest i w ogóle. Czy w ogóle jak widzicie jest tutaj remiza. Nie było jeszcze odcinka z żadnych tutaj akcji. Oczywiście ja tutaj cały czas do tej remizy wkręszczam. Ło, coś tu jedzie, co to? Policja, czy co to jest? Jakiś chyba chłopek sobie kupił koguciki. Albo do straży, nie wiem co to. Ja do tej straży normalnie uczęszczam. Akcji jeszcze żadnej nie nagrywałem. Bo powiem, że tutaj czasu, bardzo mało czasu jest wtedy. Trzeba jechać, ale poczekajcie, tu gdzieś tu chyba było. Nie wiem gdzie to było, tu gdzieś. Tu chyba. Jezu. Kurde. Czekajcie, tu coś gada. Kurde. Ten co tam jedzie, to ktoś jeździ, to chyba ten właściciel tu, ten tego tutaj całego majdanu. Kurde. Ale widzę, że go jest. Ale go rzuca. Dobra, staniemy sobie tu. Jezu. O, po co ja tyle piłem? Panie, co pan tu robisz? O, witam. Pomoże pan? To pan pod ten? Tego zetora sprzedaje? A, to pan! Ta, bo ja tu czekam na... Kurde, czeka pan. Bo krowa się wystraszy. O. Ten płatę... Bo ja pracuję w... jako leśnik, wie pan? No właśnie o. Tak widzę. O! Ale panie, to niech, bo niech pan mi w busa nie bierze, bo to nie mój. Panie... Ja po... Whisky piłem sam całe. Pan robi? Czekajcie. Ja do domu muszę dojechać. O, tu w lewo. Wow, dobra. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, bo... Kaszel. Tu w lewo. Ojej, dobra. Pan to zaraz tą bramę przystawi. Panie, coś się stało, bo... A gdzie ten zetorek? Gdzieś chyba tam z tyłu A, jest. A, to chodź pan. Ja tam A, bo to jest po wypadkowe, jak coś zetor, nie? Jechałem na balony z lasu. No właśnie no. Widzę, no. O, tam o stoi. Ale znosi, panie. O kurde. O, proszę. Niech pan to pokaże mi tą bestię, no powiem panu, że no... Proszę, dla kluczyki tutaj pan ma. Ja nie kieruję już dzisiaj. Ale nie. To on w ogóle pali? No tam trybi, ale to... Jak plaka pan prysznie do filtra, to wtedy... To trybi. A pan ma plaka, bo ja nie posiadam. Już idę. To niech pan idzie. Nie no, powiem wam, widzę, że naprawdę... No patrzcie, jaka bestia. Tu na turbo jest, tylko ciekawe, czy to turbo działa. Niecałe zapieczone jest. Dobra. Dobra, ma pan plaka? No to dobra. Ja będę tu. O. Poczekaj pan, ja świecę przygrzeję trochę. Dobra. Oła! Wentylator mi wkręcił palec, panie! Co pan? Panie! Ła! Zmo plaka! No to pan nie ma na łapska, no. O, daje pan, pryskam, no. O! O, chodzi? O, już przestałem pryskać, widzi pan, tak odpala. Dobra, to jeszcze raz, niech pan pryśnie, może teraz pójdzie. Dobra.
No, pryskam. O, chodzi. O, puszczę. O, chodzi. O, chodzi. Ole, tu cieknie oleju, pan zgasi to. Cieknie. Olej. Gdzie tu cieknie? No ja tu wiem, patrz. Że tu ten... Tu panie, tu będzie... Ja tu ja to widziałem, że za 30 tysięcy, tak? On był wystawiony. 150. Tak, 150. 150 to ja sobie nowy ciągnik kupię. Stan igła. No właśnie widzę, jakie igła. Nie no, ale proszę pana, chodź tak pan, bez, chodź pan, tak chodź bez, pan. Tak bez jaj to... Ile? Lampy nowe. Lampy nowe. Lampy to widzę, że... Ale brudne. Albo nie umyłem. No. O, panie, gaśnica. Pomalować wszystko trzeba, widzę. Ale widzę, że opony no nie, to no, eleganckie. Opony to mi się podobają. No, nówki. Sezon mają, aby nie? Tak, dobra, 30 koła było, no. W ogłoszeniu. Proszę pana, nie ukrywam, że jestem na niego napalony. Bardzo, bardzo bym sobie takiego przygościł, bo ja tu planuję go odpicować tak, napalony? Że... Napalony to ja jestem na Teresę. A jaką Teresę? Ja tu nie znam żadnej Teresy w okolicy. Tu, o, tu mieszka. Trochę... Wprowadziła się wczoraj, o. Tu. Wie pan, ja tu już trochę mieszkam, nie? Na tej wiosce. Tereska! Jak pan tu nie chodzi. Nie ma chyba jej. Przyjdzie czas. O, czeka pan. Światła. No, muszę... O nie, czemu nie odpala? No, jak pan na światłach zostawił? Ja pierdolę. Dobra. No powiem panu tak, no 30 to ja na pewno nie dam za niego. A nie. Słucham. Masz coś do picia? No to chyba w busie, bo to od kolegi. Ale to ja nie ręczę, co tam jest. A pan, poczekaj, a pan, ja to coś wyciągnę. Ty, widzę, bo jakaś tam butelka, czekajcie, tam jakaś butelka jest. Dobra. Idę mu przynieść. Nie wiem, co w tej butelce jest. O! A panie, bo tu olej zaraz nie będzie. O. Dobra, ma to, bo jakaś butelka, ja nie wiem, co jest w środku. O, dziękować. To pan, co pan w krzaki idzie? Pan tu sobie przyjdzie. I pan nie wstydzi. No to, ale idzie. Dobra. O kurde. Bo to chyba tam ten, to mnie, to będę musiał dopłacić. Do życzenia. Ja. A nie wiem, gdzie ja jestem. Jeszcze, pan, daj pan 20 koła. 20 koła i pierz pan tu. 20 koła. 20 koła. Biorę. Szufla. A nie, jednak 30. Nie, nie, 20 już. Dobra, szufla. Ale czeka pan. O. O, i teraz, o. Teraz będzie, o. Teraz będzie dobrze. O. Papiery pan ma? A co, pan nie ma? Nie, bo to... bo to... Czeka pan. Ale tablicę ma, a nie, ja ma, to czeka pan. To niech pan idzie pakić papiery. Co? Chociaż od tego. O! Ściąga! O, widzę, że pana tu chyba... Pan sobie chyba miernik słaby ma, że pana ściąga. O, właśnie, nie wiem. Panie... Coś tu powinien mieć. Ale, o, a papiery od o. ten, od, w sensie do sprzedaży pan ma? Kupno sprzedaży mam pan tu, o, i tu jest to dobra. Dokumenty wszystkie. Proszę. To pan, niech chyba pan, idziemy tam podpisać na zetorku, żeby dobrze chodził. Czeka pan. Ja nie mówię sobie. Fajne leśnicze. O. Kiedyś czemu zajął mamy, to nawet nie będzie wiedział. O, do przodu, nie do tyłu. Do przodu! O. Wieje, proszę pana, wiesz, ciepie pan? Oj. Wieje, wieje. Do przodu, idę czy nie idę? O! Ale do przodu, proszę. A nie w prawo i w lewo. O kurde. O, ma pan. Ja nie podpiszę się chyba, wie pan? A jak się pan nie podpisze? Poczeka pan, ja tu się podpiszę najpierw. Dobra. To poczeka pan, pan, ja panu tu plecy. Odstawię i pan niech pisze. O. Panie, długopis pękł. Jak długopis pękł? Tak mocno przycisnąłem. A to pana był długopis, to niech pan poczeka, idę do busa. Tam na pewno jest jakiś. Dobra, bierzemy. Długopis. Dawa pan tu na metalu, o. Dobra, to niech pan ma ten długopis i niech pisze. O, proszę. Jakieś zygzaki, zygzak ma Queen. O, proszę. Dziękuję. Czekam pan. Czeka panie, nie, jeszcze nie, do widzenia, bo tu trzeba załadować. Panie, ja tu podjadę i jeszcze panu kasę dam zaraz, bo ja mam w busie.
A, kasa, kasa, kasa. Widzowie, ale... widzowie, za 20 koła. Chyba lepiej się nie dało. O. O nie. Ja go chciałem za 25, a tu za 20. Panie, nie ale nie, pan nie musi chodzić. Pan tutaj się niech nie obciąża. Bo teraz tu wszędzie jakoś wjechać. Pan mi tu pod koła niech nie wejdzie. Bo ja człowieka na sumieniu to ja nie chcę mieć. A pan ma tego jeszcze Jontira? No, mam. Tylko, że już nie mam, bo mi ukradli. Nie wiem, czy pan słyszał. Jak ukradli? No mafia jakaś, nie wiem, krąży po tej wsi. Zabrali. A, to u mnie też byli, to mi zabrali tego, busa. Busa? No, Żuka. Żuka? No. To panie, to trzeba tutaj jak... Ja będę z okulis... A nie, dobra, wczoraj przechlałem go, przepraszam. Ja muszę tak szeknął ten... Bo ostatnio sprzedawałem 60. Ja wiadę. A to w ogóle podjedzie? Zacznijmy od tego? Ja wiadę. Wiadę. To... Tylko panie, bo to nie moja laweta. Gazu. Ja nie mogę... Panie, dobra, żartowałem. Trzeba lawetę wyprostować. Panie, zgas. Panie, ja go odpalę. Pan to nie wierzy, bo tu bidy będzie narobione. Pan to będzie jeszcze musiał chyba ze sceny zejść. Laweta nie moja. Ale panie, biegnie, niech wchodzą. Tak pan niego konie katuje, jak tam olej leci. Bo zaraz będę ja po silniku. A za 20 koła ramy to ja nie będę kupował. Ale sprzęgło też zaraz chyba... Yeah, panie! Co pan zrobił? I co teraz? Z mi w Mercedesa tu. A to nie mój. Poczeka pan. Kurde. O, i jeszcze zdech. I co teraz ja zrobię? Poczeka pan, ja tu... Czeka pan. O, no. O? Teraz. Nie, nie, czeka pan, ja tu do Mercedesa i odjadę. Ja do pana Mercedesa tu ja nie dam się. I do przodu. Albo poczeka pan, ja może pana popchnę lekko. O nie, nie da rady. Do przodu. Łe! Panie, ma pan, bo ja nie umiem tu jeździć. Niech pan da, ja tu. Myślisz, że ja, pan, że ja umiem jeździć? Ja taki mam pierwszy raz, ja mam tylko małego, tylko. Nie, ale nawet ładnie chodzi. Jakby tu jeszcze powymieniać. Nie, bo jak on się rozkrzyje, to dobrze chodzi, wie pan? A ja tu tak siak remont generalny zrobię. Ale panie, stój pan tym busem, czemu pan do niego wsiada? No trzeba podczepić. Pan tu zaraz bidy narobi, a to nie mój bus. Ja kolegi... Odczepię pan. No tak to sobie nie... No, a gdzie to, co ja będę szczepę targał? Łe! Panie, dobra, wystarczy? Wysiadaj pan. No to bidy, zaraz będzie, zaraz będzie bida. Ja jeszcze do lasu muszę piło ciąć dzisiaj, panie. Ten hak to ja widzę tutaj duży w tym busie. Myślałem, że większy. Żeby się nie zarwał. Do przodu. Dobra, nie, pan zostawia tego zatora, ja już wiadę, ja wiadę. Ja wiadę. Ja wiadę. Ja wiadę, wiadę. Nie. Panie. Ja, weź to pan, pieruństwo. Krzywe pan najazdy ma. No krzywe to one są, bo pan już je zmiażdżył. Trochę mało jak na takie zatory, no ale... Dobre są. O! Dobra! Panie, ja to... Doświadczony już. Dobra, niech się sprawuje panu. A właśnie, kasa. Jeszcze kasy nie dałem. O, kaska. Czeka pan, bo drzwi nie mogę zamknąć, żeby się otworzą i... O, dobra. Ja muszę jechać. Czeka pan. Czekajcie. O, panie! Co? Flag tu. Jak flag? No. O kurde. O. I z przodu też. Mało powietrza. Pan dojedzie do gospodarstwa. Dobra, poczeka pan kasę. Gdzie pan jest? Gdzie pan? Tu. O. Proszę bardzo. O, dziękuję. Pan, że chce pan przeliczyć, ale ja tam odliczałem jeszcze, bo było więcej przygotowane. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, będzie. Do widzenia. Do widzenia. No i widzowie. Tym oto sposobem nowy nabytek. Czekajcie, o, są najazdy sełane. Coś go tu rzuca. Panie! Ja nie mogę.
Co pan? Co tu się stało? Co pan zrobił? Co tu się stało? Jak ja mam? Ja nie mogę wyjść. O, mogę. Co I biegnę po straż. Biegnę po straż. Ja. Przez ile chyba najechałem. Poczekajcie, widzowie, my tu musimy jakoś tu podnieść. Poczekajcie, ja to może jakoś tu złapię busika. O, poszło. A czemu to się oba... Ten zetor jakoś tak... Mu krzywo stoi. Trzeba pas odczepić, bo już znowu leci. Chłopaki, tam się chłop wywalił. Nie, już nie trzeba. Już jestem. Ja nie mogę poszedł. Czy mnie zaraz pozwą? Czekajcie. Silny jestem. Właśnie w OSP pracuję, to ja tu silny chłopak. Ja nie wiem, dlaczego to się tak dzieje. Dużo pasów może. O! Dobra. Jadę stąd. Ten typ gdzie jest? Trzyma się teraz, to jo. Teraz to pojedziemy. Gdzie on poszedł? On tam idzie. Wraca. Dobra, jedziemy. O kurde. Nie dojdę. Do widzenia! A to pani odwołał pan to, bo ja już tu podniosłem. Trochę... Odwołałem. No to dobra, do widzenia. Do widzenia. Dobra, jedziemy sobie, widzowie. Mamy za 20 tysięcy, powiem wam, że miałem przygotowane więcej, ale dało się to nawet za mniej. Jestem bardzo z tego zadowolony. Bo nie sądziłem, że za tyle się aż uda. I sobie jedziemy. Może... Ej, dobra, ja się tak nie będę rozpędzał. Zaraz jeszcze katastrofa będzie. Ja powiem wam, że ja temu kumplowi nie mogę nic mówić, że ja tutaj, jak coś to młody, wszystko, bo tu. Rejda narodowa by była, by mi nie pożyczył więcej. Mamy elegancko, zetorka. No powiem wam, że naprawdę, no jak go wyremontujemy, już mam takie plany na niego. Na czerwono go zrobimy, możemy nawet go w takim stylu czeskim zrobić, tak jak w Czechach były. Takimi właśnie błotnikami długimi się jakieś by tam dorobiło już własnoręczne. By były jakieś błotniki trzeba. Powiem wam, że no ciekawe by było. A ten skąd tu się narysował? Czego tu nie było? Jak on tu się nagle? Jak? Wow! Ja! I się wywaliłem. Panie? Co pan narobił? Co pan zrobił? Jak ja? A skąd to pan się niby tu wziął? Jak szybciej ode mnie? Pan którędy niby jechał? Polami! Mam nadzieję, że nie po mojej. A, to nie wiem. Dobra, jedziemy sobie, widzowie, elegancko. Po mojej kukurydzy! Czekajcie, bo ja się w ten zakręt tak za szybko pokopałem. Dlatego ja się wywróciłem. Dobra, jeszcze go rozładujemy. Tam dzisiaj... Pan nie słyszysz mnie na CB? Czekajcie, no słyszę. Jadę temu powiedzieć Markowi, że mu busa popsułeś. Nie, bo on ze mną pracuje. Ja jadę mu powiedzieć, mam nagrane. Nie jedzie. Ja też mam nagrane. Dobra, czekajcie, widzowie. Szybko sobie tutaj odepniemy. Cyk, cyk. Rozłożymy na jazdy. Czekajcie, bo je trzeba rozszerzyć. O. Busa już sobie odprowadzimy. Powolutku. Kiermicę musimy też, powiem wam, że zmienić. Kupimy taką zetoroską. Bo tą to my mamy w Ursusie. Taką samą. Tylko, że... Z tym takim... No, z zakrywką. No, powiem wam, że jakieś tam może ludzie z tego będą, zetora. Fajnie tu jeździ nawet. A nie chodzi. Ja tu coś słyszę, jakby jeździło. Motor mój nie jeździ tu! Co tu chodzi?
Dobra, poczekajcie, go tu tak ustawię. Bo tam jeszcze nie wyciągnąłem tej przyczepy. Przyczepę wyciągnę, to tam będziemy działać. Te remonty mi się powiem, że spodobały. I mamy elegancką maszynę. Tutaj też będzie grill z przodu w ogóle inny, bo ten to tak... Nie, no nie pasi. Odkarani. Dobra, on to młody chyba mojego crossa, ja mu dam. Mercedesa nie oddam już. Mercedesa tego będzie. Krosika. Ale co? Już tak... Już z tym krosikiem. Zakończymy sobie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę. Za taki fajny odcineczek śmieszny. Oraz subika z dzwonem. Żeby was takie właśnie śmieszne między innymi odcinki nie omijały. I co? Na razie. Trzymajcie się. Cześć.